Dzień dobry, kochani, dzień dobry. Robię już dzisiaj ostatni filmik. Rzuciłam przed chwilą publicznie filmik, w którym skierowałam się do Doreen Virtue. A więc osoby, która stworzyła te wszystkie piękne karty, tę magię wokół nas. Jako ona urodzona w 1958 roku i ja, więc mamy dokładnie ten sam wiek, ale stworzyła tyle piękna, tyle magii, tyle uzdrowienia. A potem nagle, i to rok temu, w 2017 roku, zaczyna mówić o piekle, o diabłach, o tym, że tak jak w średniowieczu, czy jak ciemnogrodzie niektórzy nazywają, że to wszystko to diabelska robota, bo Biblia tak mówi. No normalnie, już w ubiegłym roku przeżyłam szok, gdzieś tam ktoś nagrał jakiś film, ona nagrała i ja powiedziałam, co myślę, w jednym zdaniu, ale to ktoś inny nagrywał, dlatego można było się wypowiedzieć. Jak ona coś nagrywa, nie ma możliwości wypowiedzenia swojej opinii. Wszystko jest disabled, nie ma. I tak zawsze było, nieważne co robiła. Nie chciała słyszeć, co inni mówią i jak myślą. Więc ona nazywa, że ona zmieniła religię. Ja, czyli conversion, ja mówię, że ona revert, bo to było pierwsze, co do mnie przyszło dzisiaj. Czyli powróciła do czasów pierwotnych. Dlaczego? I moja teoria jest taka, ja ją wypowiadam w filmie w języku angielskim, który rzuciłam publicznie. Ona mieszka na małej wyspie hawajskiej. Ona mieszkała na małej, tak jak ja. I to w tym samym czasie. A potem ja się wyprowadziłam, wyniosłam z tej wyspy, wróciłam do New Jersey po wypadku swoim, natomiast ona przeniosła się też na jeszcze mniejszą wyspę hawajską, bardzo prywatną, i otoczyła się chyba mamą, teściową, mężem, nie wiem czy ich dziećmi, czy nie, i wieloma zwierzętami. To, że zwierzętami i ta hawajska energia, to wszystko jest piękne. Ale ponieważ i mama, i teściowa, no, jeśli jeszcze żyją, co na pewno nie wiem, ale ostatnio co widziałam w ubiegłym roku, to jeszcze żyły, mogły zasiać to ziarno, ok, my odchodzimy, bo ja wiem, co moja mama robi. Ja to rozumiem bardzo dobrze. Ok? Nic, tylko religia i oczywiście tylko katolicka, zapomnieć o wszystkich innych. I tak jak palono czarownice, tak już się tego nie powinno robić. Dlaczego? Bo tak Biblia mówi. Najlepsza historia przez człowieka kiedykolwiek napisana. Więc ja się pytam, czy ona powinna zwrócić pieniądze nam za te karty, jeżeli uważa, że to jest diabelska robota. Ja tak nie uważam, ponieważ ja czuję energię i czuję, że to jest dobra energia. Co nią zawładnęło, jestem więcej niż pewna, że to patrzę na nią, to widzę. Strach. A strach to nawet wy wiecie, kochani. Nie trzeba nauczyciela, jakim była ona, kiedy była po dobrej stronie. Teraz jest przerażona i tylko jej Jezus, tylko jej Jezus. I ta wizja, którą ona ma, i nie tylko codziennie Biblię siedzi i czyta. Człowiek kompletnie przerażony. Końcem świata, ja podejrzewam. Sądem ostatecznym. Piekłem. No wiecie, trzy filmiki rzuciłam, oczywiście sobie w języku angielskim pod tym ogólnie rzuconym, bo ja nie mogę uwierzyć. Ja przez cały rok nie mogę uwierzyć, co ja widzę. I dzisiaj wreszcie trafił filmik, co jest Księżyc w Skorpionie. Już to jej mąż jest Skorpionem. Michael. Więc ona jest bykiem. Więc... No naprawdę. Dzisiaj już wreszcie mnie poruszyło. Uderzyło w tę notę, bo już teraz ten Jowisz ruszył do przodu i dla was robiłam na dzisiaj, przepraszam, na czwartek i piątek filmiki. Książka, myśli przy kawie i potem czytanie. Dzisiaj mamy dzień 10.10.2018. 10.10. Strzał w dziesiątkę, ale także
zakończenie czegoś, żeby coś nowego zacząć i powiedzieć naprawdę, kim się jest. Bo ja zaczęłam. Z silną energią skorpiona. Bo ja zaczęłam. Bo to wywoła, ja myślę, dyskusję. To także jej da coś do pomyślenia. Bo widzicie, to co my robimy, to co ja robię, to czego ja uczę, pomaga pokojowi na świecie, pomaga pojednaniu. Już zresztą nie ma niczego innego. To jest wielowymiarowość. Ona wróciła do 3D, trzeciego wymiaru. I to w najniższej formie. Czy ona miała prawo to zrobić? Jak najbardziej. Proszę zwrócić pieniądze za to wszystko. Za te lekcje. Za to wszystko, co ja wykupiłam od niej. Za to wszystko, w co ona przekonywała mnie, a teraz mówi, że to wszystko jest dziadostwo, jednym słowem. No przecież to jest... Ja jej powiedziałam, zwracając się do niej, bo ten filmik jest do niej zrobiony. Jako jej uczennica. Bo ja przecież mam certyfikat. Na certyfikat, jak to mówimy po polsku, z nauki czytania z kart anielskich. Ja jestem z jej szkoły. Więc jeżeli już chciała odejść, bo rozumiem, coś się nawet strach ją opanował. Jeszcze tym bardziej. I nagle widzi, no ja jestem teraz już dzisiaj kim innym. Ja dzisiaj to mogę nawet wierzyć. Ona mogłaby powiedzieć, wierzę, no bo to powiedziała, w demony, w piekło, w diabła. Jeżeli tak, to powinna była odejść cicho. Nawet o tym nie mówiąc, znikając z horyzontu. Bo jak się będą inni czuli? A ci, którzy robili te karty, robili te piękne, piękne karty. Radley Valentine, który był jej wspólnikiem. No to jest z Radley Valentine. Ona go wzięła do biznesu ze sobą, woziła po świecie, a potem powiedziała, niestety, ja w to już w ogóle nie wierzę, to jest dziadostwo, to jest robota szatańska i dziękuję, do widzenia, ja zaszywam się w trzecim wymiarze, w średniowieczu, koniec, kropka. Ciebie powinni spalić na stosie. No tak jednym słowem powiedziała, plus nas wszystkich, którzy w to wierzymy. Kiedyś mnie tam zabodło to, ale to pominęłam, bo już ja jestem chyba ostatnia, która na ten temat się wypowiada. Wszyscy inni się wypowiedzieli. Nawet którzy jej nie znali, którzy z nią pewno nie mieli nic do czynienia, może mieli jakąś talię kart, więc zareagowali ostro, mniej lub bardziej. Ja chyba jestem ostatnia, która robi ten filmik, ale ja jestem jej uczennicą. I ja mam prawo do mojej opinii po tym wszystkim, co ona zrobiła i zadaję jej konkretne pytania. Może, bo ona się dzisiaj wypowiadała, to był jej ostatni filmik, jak mówi, że ona jest atakowana z każdej strony. Jak jest nielubiana, więc to atakują mnie, że może przechodziłam przekwitanie. Nie, ja już dawno przeszłam przekwitanie. Bo ja to, jeszcze to, ona zrobiła dla siebie jeszcze gorszą robotę. Bo gdyby to wierzyć, że ona faktycznie może tak jest, to by jej przebaczyli. No, przechodziła przekwitanie, więc przeszła coś tam i tak dalej. Ale ona wszystkiemu zaprzeczyła. Więc jak tak, to ja musiałam zrobić ten ostateczny filmik, żeby powiedzieć, co ja naprawdę myślę. No. Jeżeli to wszystko jest nie, co ludzie próbowali się usprawiedliwić, więc przypatrzmy się prawdzie w oczy. Spójrzmy prawdzie w oczy. Do tego ja miałam prawo. No, poruszyło mnie to, ja wam powiem. Ale wiecie, teraz na inną notę. O czym mówi to doświadczenie? Tego będzie coraz więcej. Przyzwyczajmy się do tego. Już wiem z czytania, tak już na zaś mam trochę do...